Cześć, to znowu ja, nazywam się Maciek i poprowadzę kolejny odcinek Faktogramu. Dzisiaj przeniosę Was do japońskiego Tokio. I z tej okazji mój głos brzmi, jakbym pił sake całą noc na umór z kolegami. No. W dzisiejszym Faktogramie powiemy nieco więcej o kolejnej części Final Fantasy. Odsłonimy kilka dobrze ukrywanych dotychczas faktów na temat Deep Down, nowej gry Capcomu, oraz wspomnimy o urywku gameplayu pochodzącym z gry Metal Gear Solid 5. Na deser przygotowaliśmy podróż do mrocznych uliczek Londynu. Przeniesiemy się tam, recenzując grę A Machine for Pigs. Zapraszamy. Na tegorocznych targach Tokyo Game Show Square Enix zaprezentowało kolejne materiały z Final Fantasy XV. Legenda japońskich RPGów powróci w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że zrobi to w wielkim stylu. W najnowszym filmie, oprócz znanych już fragmentów, nie brakuje scen wyjętych prosto z rozgrywki. Widzimy, że nasz bohater czyni na ekranie akcję rodem z serii God of War. Dlatego fani tej przebojowej japońskiej serii mogą mieć poważne problemy z zaakceptowaniem nowego stylu rozgrywki. Wiadomo również, że ta część Final Fantasy będzie prezentować zupełnie świeży styl wizualny oraz zaoferuje mroczny, bardziej dojrzały klimat. Gra pojawi się w przyszłym roku na PlayStation 4 oraz być może na Xbox One. W dalszym ciągu pozostajemy w japońskich klimatach Tokyo Game Show. Capcom na japońskie targi przywiozło garść materiałów ze swojego nadchodzącego, już teraz można powiedzieć, przeboju na PlayStation 4. Deep Down będzie prawdopodobnie pierwszą grą Capcomu stworzoną specjalnie z myślą o konsolach nowej generacji. Tytuł zostanie opracowany w oparciu o zupełnie nowy silnik graficzny Panta Ray, którego możliwości dokładnie poznaliśmy na tegorocznym Tokyo Game Show. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że gra będzie, i tu zaskoczenie, darmowa, lub mówiąc bardziej precyzyjnie, oparta na modelu płatności free to play. Smoki oraz inne diabelskie poczwary będziemy mogli ciąć mieczem również z trzema kompanami w trybie kooperacji. Gra pojawi się w przyszłym roku tylko i wyłącznie na PlayStation 4. Nadal nie wyjeżdżamy z Japonii. Na targach mogliśmy zobaczyć w sumie ponad 20 minut świeżego gameplayu z piątej części Metal Gear Solid. Na filmikach widzimy, że gra nie pójdzie śladem najnowszej odsłony Splinter Cell i skupi się przede wszystkim na skradaniu, chociaż Snake w zależności od sytuacji nie zawaha się także pociągnąć za spust. Hideo Kojima przy okazji prezentacji swojego najnowszego hitu wypowiedział się na temat różnicy, jaka będzie dzielić poszczególne wersje gry. Edycja na Next Geny w odróżnieniu od edycji na Current Geny ma śmigać w pełnych 60 klatkach na sekundę. Przy okazji zauważymy wyraźne różnice w rozdzielczości oraz oświetleniu. Metal Gear Solid 5 we Phantom Pain zadebiutuje, jak wszystkie opisywane wcześniej gry, w 2014 roku. Amnezja Mroczny Obłęd. W moim prywatnym rankingu najlepszych przygotówek grozy zajmuje bardzo wysokie miejsce. W sumie to nawet teraz, kiedy wspomnę niektóre etapy z tej gry, to przechodzi mnie niepokojący zimny dreszcz. Amnezja A Machine for Pigs niestety już taka intrygująca nie jest. No może z wyjątkiem intrygującego podtytułu, jaki bez wątpienia ma. A Machine for Pigs przenosi nas do mrocznego i posępnego Londynu w ten intrygujący XIX wiek żelaza, buchającej pary i ciężkich maszyn. Wcielamy się w Oswalda Mandusa, który dotknięty amnezją próbuje odnaleźć swoich synów. W tym celu, podążając za niejasnymi wskazówkami, szybko staje przed śmiertelnym zagrożeniem, jakim bez wątpienia są świnioludzie. Brytyjski deweloper, rozumiejąc złotą zasadę horrorów, że najbardziej straszy to, czego nie widzimy, wspomnianych świnoludzi roztropnie poukrywał w ciemnościach, w wyniku czego częściej słyszymy ich przerażające kwiczenia, niż widzimy ich świńskie ryje. Historia z każdą godziną gry może podobać się coraz bardziej, jednak to zdecydowanie za mało, aby nową amnezję nazwać horrorem udanym. Twórcy z różnych powodów zrezygnowali z wielu aspektów, które uczyniły Mroczny Obłęd produkcją niemal wzorową. Tym razem na przykład nasza lampa naftowa świeci bez przerwy. Nie musimy zbierać i łączyć przedmiotów, także same zagadki są dużo łatwiejsze. Bez przerwy przesuwamy dźwignię, kręcimy zaworami. Ot, kwintesencja historii o XIX-wiecznych poszukiwaczach przygód. Dźwignie i zawory. Jednak już bez żadnych uszczypliwości możemy przyznać, że atmosfera XIX wieku została przez twórców oddana wzorowo. Spora w tym zasługa projektu lokacji oraz znakomitej, utrzymanej w tym niepokojącym stylu muzyki. Portal Gram.pl jest zdania, że nowa amnezja wobec starej wypada znacznie gorzej, dlatego ocena 6 na 10 nie powinna nikogo dziwić.
Z kolei gry online w ostatecznej ocenie pokusiły się o punkt wyżej, wystawiając produkcję 7. Gol chwali wciągającą fabułę, posępny klimat i świetne udźwiękowienie. Krytyka spada natomiast na fakt, że gra porzuciła wiele elementów znanych z pierwszej części oraz na to, że jest od niej zdecydowanie mniej straszna. Podsumowując, gra prezentuje się dobrze, ale tylko wtedy, kiedy nie mamy w pamięci znakomitej części pierwszej o podtytule Mroczny Obłęd. Tadam! I to już koniec dzisiejszego odcinka Faktogramu. Na koniec mam bojowe zadanie dla wszystkich widzów oglądających nas na YouTubie. Użyjcie paska wyszukiwarki i znajdźcie kompilację reakcji graczy grających w Amnezję, zwłaszcza tą poprzednią. I pośmiejcie się razem ze mną. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć!